Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Piotr Jana z Chrystusowiec. Zapraszam Was do wysłuchania słów Ewangelii na dzisiejszą niedzielę. Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli wstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, dzisiejszy temat, który wyłania się z tej Ewangelii, to temat zmartwychwstania. Zmartwychwstanie to jest chyba jedna z najbardziej podstawowych zasad, prawd naszej wiary. Wierzymy w ciała zmartwychwstania, wierzymy w Wierzymy w życie wieczne. Czytamy w tej dzisiejszej Ewangelii, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale jest Bogiem żywych. Jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Ale zapytajmy się dzisiaj samych siebie, czy również jest moim Bogiem? Czy z całego serca pragnę, aby Bóg, żeby był moim Bogiem? Bogiem, który wskrzesi mnie również po mojej śmierci. Bóg jest Bogiem żywych, jak mówi dzisiejsza Ewangelia. Czy ja jestem żywy? Może to brzmi to pytanie troszkę dziwnie, czy ja jestem żywy? To znaczy, czy jest we mnie Boże życie, czy jest we mnie Bóg, który jest dawcą tego życia? Kiedy w naszym życiu pojawia się grzech, a wiemy, że się pojawia grzech ciężki, szczególnie grzech śmiertelny. To wówczas my tracimy to życie w sobie. Tracimy tą relację z Bogiem, który jest właśnie dawcą tego życia. I pragniemy na nowo, aby ten stan łaski uświęcającej, aby na nowo powrócił do mojego życia. Czyli, żeby powrócił Bóg, który jest dawcą tego życia. Saduceusze z tej dzisiejszej Ewangelii yy, próbują podważyć naukę pana Jezusa, twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, że nasze życie kończy się w chwili śmierci, że nie ma nic dalej. Jezus, twierdząc Jezus twierdząc zupełnie inaczej, pokazując swoim życiem, swoją nauką chce każdego z nas, kochani, przekonać do tego, że on jest zmartwychwstaniem, on jest życiem. Kochani, czy wierzę mocno z całego serca? Czy wierzę w ciała zmartwychwstanie? Czy wierzę w życie wieczne? Święty Paweł w swoim liście zapewnia nas, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Pan Bóg przygotował tym, którzy za życia go miłują, którzy za życia go kochają, którzy za życia wierzą w zmartwychwstanie. Kilka dni temu przeżywaliśmy piękną uroczystość uroczystość wszystkich świętych, i ta uroczystość przypomniała nam, że nasza ojczyzna jest w niebie. Że my tam wszyscy pielgrzymujemy, że jesteśmy powołani do świętości, do tego, żeby żyć z Bogiem na wieki. Warto dzisiaj sobie uczynić taki rachunek sumienia ze swojego życia, ze swojej wiary. W którą stronę idę? Czy staram się kroczyć za Jezusem Chrystusem, który daje życie wieczne, który daje nam zmartwychwstanie? Czy staram się w niego wierzyć nie tylko w niedzielę, kiedy jesteśmy w kościele, namszy szy świętej, przeżywamy liturgię eucharysty, ale każdego dnia? Zaufajmy Chrystusowi, bo on jako pierwszy z martwych wstał. Jako pierwszy Wskazał nam kierunek, w którym, powinna, w którym powinniśmy wszyscy kroczyć. Kierunek ku życiu wiecznemu, ku świętości. A On, Jezus Chrystus, czeka na każdego z nas. I w momencie naszej śmierci, jak sam powiedział: Przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Niech tak się stanie w naszym życiu. Amen.